Dane osobowe stały się nie tylko nową walutą cyfrowego świata, ale też narzędziem władzy. Władzy również w wymiarze politycznym. Państwo zbierają dane o nas z różnych źródeł, od naszego zdrowia, edukacji, poprzez to, jakie podatki płacimy lub nie płacimy, poprzez takich przestępstw dokonujemy albo jakie planujemy, gromadzi wiedzę, która może posłużyć do kontrolowania obywateli w sposób również autorytarny. Wydaje nam się, że żyjemy w wolnym świecie, demokratycznym, stabilnym, ale tak naprawdę dzieli nas niewielki margines od tego, aby znowu stać się przedmiotami władzy totalitarnej. I po to, aby tego uniknąć, potrzebujemy silnych organizacji strażniczych, które patrzą na sposoby zbierania danych, na cele ich zbierania i na to, w jaki sposób są integrowane, co z tego wynika w relacjach władzy. Ponieważ państwo gromadzi nasze dane na każdym poziomie, od szczebla lokalnego, po centralny, w bardzo różnych sferach życia, od edukacji, zdrowia, poprzez bezpieczeństwo, my też musimy wchodzić w te wszystkie sfery z naszą kontrolą obywatelską, po to, aby przyglądać się celom, praktykom i blokować możliwe skutki negatywne dla wolności. W Polsce mieliśmy wiele batalii, kilka z nich udało się wygrać, choćby to, że skrócił się okres retencji danych telekomunikacyjnych, czyli zamiast 2 lat tylko przez rok gromadzone są nasze dane telekomunikacyjne. Również Trybunał Konstytucyjny podważył zasady dostępu do tych danych i nakazał prowadzenie niezależnych mechanizmów kontrolowania tego, co robią służby i policja. O to walczyliśmy od początku istnienia Panoptykonu. Udało się również wywołać dyskusję o monitoringu wizyjnym, której w ogóle w Polsce nie było. I już teraz mamy konkretne propozycje uregulowania prawnego tej sfery. To jest nowe i niezbędne też było naszą walką od początku istnienia Fundacji. Działając jako niewielka organizacja ekspercka, wiemy, że to nie zawsze nasza działalność wywołuje bezpośrednią zmianę, ponieważ proces polityczny, proces zmiany prawnej ma wiele wektorów, ma zawsze wielu aktorów, wielu graczy, ale mamy nadzieję, że nasze działania, pokazywanie problemu, interwencje prawne, uporczywe wracanie do nich, praca z mediami jednak były tym impulsem, który wiele z tych zmian zapoczątkował.